Hi friends! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym teście kosmetycznym. Tym razem będziemy sobie testować Gizu. Gizu jest to marka do włosów. Już teraz nie tylko do włosów, dlatego że Gizu teraz robi również powoli kosmetyki do twarzy. Wyszli z serum, z jakimś takim balmem i z olejkiem do ust. Aczkolwiek ja zamówiłam większość rzeczy do włosów, więc dzisiaj chciałabym się skupić na tym. Więc marka Gizu należy do jednej z moich ulubionych blogerek, do Negi Mizzarelli. Mam nadzieję, że dobrze czytam jej nazwisko. Negin jest przepiękna, ma cudownego Instagrama i ja totalnie się wpisuję w tę stylistykę, w sensie, że ja uwielbiam to, co ona nosi, to jak wygląda Instagram, więc byłam bardzo ciekawa tych produktów, więc jak tylko Gizu, że tak powiem, wyskoczyło, to ja postanowiłam zamówić wszystko, na co miałam ochotę, żeby przetestować sobie troszkę więcej niż jeden czy dwa produkty, dlatego przychodzę dzisiaj do Was z całym testem tej marki. Takie mega cute fanty, jak na przykład, słuchajcie, kwiaty do posadzenia, to są ziarenka. Więc ja się mega jaram, bo na pewno to sobie posadzę. I to jest właśnie taka, wiecie, inicjatywa, żeby wspierać pszczoły, ponieważ cała filozofia marki opiera się na miodzie i na propolisie, dlatego że ona wywodzi się z rodziny, która od pokoleń zajmuje się pszczelarstwem, więc to wszystko, wiecie, ma sens. Więc jeżeli chodzi o produkty, to słuchajcie, ja zamówiłam większość rzeczy oprócz szamponu i odżywki. Dlaczego? Dlatego, że ja używałam szamponu i odżywki u mojej znajomej i to są fajne produkty, ale ja osobiście nie wierzę, żeby szampon i odżywka robiły nie wiadomo co, if that makes sense. A ja używam bardzo fajnego szamponu i bardzo fajnej odżywki, więc postanowiłam się skupić na rzeczach troszeczkę ważniejszych, jak na przykład maska czy olej do włosów. Także pokażę Wam, co kupiłam i opowiem Wam troszeczkę o tych produktach i opowiem Wam też, jak w ogóle one mi się sprawdzają już teraz po 3 miesiącach testów. Więc pierwszą rzeczą, która po prostu skradła moje serce, słuchajcie, to jest ta klasyczna maska z Gizu. I w ogóle zobaczcie, ja specjalnie zostawiłam opakowania, żeby pokazać Wam, jak pięknie to wszystko jest zapakowane, bo to jest w ogóle magia, jak to wszystko przyszło, naprawdę. Te pudełka są konkretne, to w ogóle wygląda jak pudełko po świecy, więc naprawdę super. Ale jeżeli chodzi o samą maskę, to ta maska jest z miodem, który jest naturalnym humektantem, ciężkie słowo bardzo. I to jest produkt, który się używa raz lub dwa razy w tygodniu, żeby zregenerować, odżywić i nawilżyć włosy. I faktycznie to robi to wszystko, co obiecuje producent. Moje włosy są rewelacyjne po tym. Przepięknie pachną przede wszystkim, po samej masce, już bez żadnych innych produktów. Więc to jest jedno wielkie tak. I w ogóle wszystkie te produkty, słuchajcie, pachną takim pięknym, mydlanym, kwiatowym zapachem. No rewelacyjne. To jest taki świeży, kwiatowy, ale mydlany zapach. Ja bym ogólnie opisała ten zapach jako taki bardzo drogi zapach. Taki, wiecie, expensive. Więc dla mnie to jest bomba i tego też bardzo się mało zużywa. Ja mam bardzo długie włosy. Mam włosy do pasa i naprawdę to mi wcale aż tak szybko nie idzie, jak myślałam, że mi będzie szło. Także dla mnie ten produkt jest po prostu 11 na 10. Kolejnym rewelacyjnym moim zdaniem produktem jest ten spray do temperatur i w ogóle, słuchajcie, uwielbiam nazwę tego, bo to jest Heat Me, Treat Me, Complete Me i to jest właśnie również z propolisem w środku. Mi się wydaje, że propolis to jest pyłek pszczeli po polsku. Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewna. Słuchajcie, yet again. Przepiękne opakowanie. To jest bardzo fajny, taki, wiecie, gruby plastik, matowy, taki drogi. Więc widać, że te produkty są przemyślane nie tylko pod względem składów, ale też pod względem opakowania. Tutaj wszystko się zgadza. Design, kolory, zapachy. On pachnie, w ogóle cała ta seria pachnie tak samo. Także jeżeli podoba Wam się ten zapach, to zakochacie się we wszystkich produktach. I ja sobie tu zostawiłam to opakowanie, żeby Wam w ogóle pokazać, jak bardzo oni dbają o szczegóły i o detale. Właśnie jak zamówiłam te wszystkie produkty, to one przyszły w kartonie, który był taki różowy w środku. Także to wszystko jest takie, wiecie, super przemyślane i takie piękne. Jeżeli chodzi o ten, jeżeli chodzi o ten produkt, to on jest bardzo fajny. Co mi się podoba w nim i
co bardzo lubię, to to, że on nie skleja włosów. Ja mam straszny problem ze sprayami, które właśnie chronią włosy, bo większość z nich się kleje i mi to strasznie przeszkadza, albo mi obciąża włosy. Ten tego absolutnie nie robi i uważam, że ilość tego produktu też jest bardzo decent, bo to jest 200 ml, więc on nie jest taki mały. Także moim zdaniem ten produkt jest ogromnie na plus i myślę, że jeżeli będę jechać gdzieś na wakacje, to zdecydowanie będę szukać sobie miniaturki tego produktu, żeby zabrać go ze sobą. Więc on mi się bardzo sprawdza, chroni mi włosy, a przy okazji się nie lepi i nie zostawia takiego, wiecie, filmu na włosach, którego ja absolutnie nienawidzę, po prostu nienawidzę. Także ten produkt moim zdaniem jest też bardzo dobry i totalnie kupiłabym drugą butelkę. Kolejną rzeczą, którą zamówiłam, to jest, słuchajcie, primer do włosów. I teraz tak, ja nigdy w życiu nie używałam primera do włosów i jak mam być szczera, to ja to tak wzięłam bardziej chyba z ciekawości. No, yet again, znowu ten primer przepięknie zapakowany, jak i również opakowanie jest cudowne, bo to jest w ogóle zapakowany krem do rąk, w sensie, że to jest w aluminiowym opakowaniu. I kolejna super nazwa, Prep Me, Prime Me, Define Me, więc w ogóle mi się strasznie podoba ta, wiecie, zabawa słów, że to wszystko jest takie fajne. Aczkolwiek, jak mam być z Wami szczera, myślę, że jest to mój pierwszy i ostatni... moje pierwsze i ostatnie pudełeczko tego produktu. Dlaczego? Dlatego, że wiecie co, ja nie uważam, żeby primer nie wiadomo co robił. Ja mam wrażenie, że po prostu to jest taka jakaś dodatkowy step trochę. Nie wiem, może tego nie rozgryzłam. Ja to używam, żeby to zużyć, ale nie widzę żadnej jakiejś takiej ogromnej różnicy. Ale to może dlatego, że ja swoje włosy mam zresztą. Zawsze raczej naturalne. Ja rzadko kiedy je stylizuję, jak mam być szczera, one sobie po prostu żyją swoim życiem, chyba że gdzieś wychodzimy, no to je wystylizuję, więc może po prostu będę to zostawiać do stylizacji. To powinno pomóc suszyć włosy szybciej i one się powinny lepiej układać. Moje włosy są średnio porowate, więc schną po prostu w tempie natychmiastowym, po umyciu zaraz. Więc nie jestem pewna, czy to jest produkt, który jest mi potrzebny per se, ale no na pewno jest przepiękny i na pewno go zużyję, pachnie tak samo rewelacyjnie jak cała reszta, więc myślę, że po prostu go zużyję i może przekonam się do niego z czasem, ale na razie jest to chyba produkt na nie. Przechodzimy do topki, czyli do moich dwóch ulubionych produktów. O mój Boże, to jest rzecz, w której ja się zakochałam. Słuchajcie, to są perfumy do włosów z Gizu. Czyli tak naprawdę to jest ten wspaniały zapach, który mi się tak strasznie podoba, tylko skondensowany i po prostu wrzucony w formę perfum. Jezus Maria, kocham to, kocham to. To tak pięknie pachnie. Ja w ogóle mam ten mniejszy rozmiar, to jest 50. Wydaje mi się, że one są chyba też, można kupić je większe. Ja wzięłam mniejsze, bo nie byłam przekonana, czy to jest coś, co mi się spodoba. Ale słuchajcie, wow. Honestly, wow, to tak pięknie pachnie. I ten produkt pozostawia taką drogą smugę perfum za Wami. Więc to jest rewelacyjny produkt i w ogóle to jest mega cute, bo tutaj w środku pływa... nie wiem, co to pływa, jakieś kawałki cukru? A jak nie cukru, to czegoś, co ma imitować cukier, albo wiecie, jakiś tam miód per se. Więc generalnie to jest boskie. Ten produkt po prostu ma ładnie pachnieć. I wiecie, rozpylacie go na włosach i ja na przykład uwielbiam, serio. Ja zabieram to do pracy i w ogóle zauważyłam, że nie psikam się perfumami w ciągu dnia, nie topuję perfum, a topuję to, bo to powoduje, że ja pachnę rewelacyjnie. Oh my god, mi bardzo dobrze z tym produktem idzie, więc ja pewnie go niedługo skończę i na 100 000% zamówię jeszcze jedną butelkę. To będzie taki, wiecie, produkt, który ja będę... cały czas zamawiać, bo on pięknie wygląda, rewelacyjnie pachnie. No i ten jest na tyle mały, że mogę go wsadzić zawsze ze sobą do torby podróżnej czy do kosmetyczki. Także oh my god, yes please. I ostatnia rzecz, która po prostu jest dla mnie wow, jeżeli chodzi o design, jeżeli chodzi o zapach i jeżeli chodzi o sam produkt. Just look at this. Just look at this! To jest tak piękne, że ja mam problem z tym. Ja tego nie potrafię wyrzucić. Ja tego nie wyrzucę. Ja wiem, że ja tego nie wyrzucę. Nie wiem, po co jest mi puste pudełko, ale ja na przykład wiem, że ja tego nie wyrzucę. Bo to jest za ładne, słuchajcie. I to jest pudełko właśnie tego, że tak powiem, produktu flagowego, czyli ja go w ogóle przybliżę, pokażę Wam, jakie to jest piękne. To jest przecudowne. I to jest właśnie ten flagowy ich produkt, czyli
olej do włosów. Ja mam go w dużym rozmiarze. Ja lubię olejki do włosów, ja przez nie przechodzę bardzo szybko, więc stwierdziłam, że nawet jeżeli on nie będzie super, to i tak będę go używać, ale on jest rewelacyjny. I excuse me, patrzcie, jak on jest pięknie zapakowany. Ta książka się otwiera, okej. Ta książka się otwiera. Tutaj jest taka książeczka właśnie o tej marce i w środku jest ten przepiękny olejek. Ja to specjalnie tutaj tylko na potrzeby filmu włożyłam to z powrotem tutaj, no bo oczywiście ja używam tego produktu i go bardzo lubię. I słuchajcie, to jest taka jakby książeczka różowa z opisem tej firmy, z opisem wizji, z opisem rodziny Negin. I w ogóle ja tylko bym chciała powiedzieć, że po prostu wizuale w tym to jest jakaś, nie wiem, ja nawet nie wiem, jak to nazwać, no ale generalnie, słuchajcie, to jest absolutnie przepiękne. Tutaj wszystko gra, to jest wszystko tak dobrze zrobione, że naprawdę moim zdaniem osobiście nie widziałam jeszcze marki kosmetycznej stworzonej przez influencerkę, która byłaby tak dopracowana jak Gizu. I to są mocne słowa, naprawdę, bo ja jestem w ogóle social media managerem z zawodu i siedzę w tym świecie, więc widzę bardzo dużo marek, bardzo dużo rzeczy też gdzieś tam śledzę i naprawdę to jest chyba moim zdaniem so far najładniejsza marka kosmetyczna, która po prostu jest idealnie dopracowana. Ale przejdźmy do oleju. Jeżeli chodzi o ten wspaniały produkt, ja go tutaj wyciągnę, no to oczywiście on pachnie tak samo rewelacyjnie jak cała reszta. I z bliska ten produkt wygląda tak. I jak ja mam być szczera, to jest, słuchajcie, to jest najlepszy olej do włosów, jaki ja miałam w swoim życiu. A ja w swoim życiu przetestowałam bardzo dużo, bardzo porządnych olejów, zaczynając od tych takich bardzo naturalnych do włosów, a kończąc na takich firmach jak Olaplex, Joico, Davines. No generalnie bardzo dużo różnych olejków używałam i nigdy w życiu nie miałam czegoś tak dobrego. Dlaczego? Dlatego, że to jest olej, który on faktycznie powoduje, że te włosy są w lepszej kondycji. Że to tylko nie jest tak, że to jest olej, że wiecie, natrzecie włosy olejem i po prostu macie je tłuste albo ujarzmione. Nie, ja faktycznie czuję, że te włosy w dotyku są przyjemne. Ten olej się wchłania w te włosy. Więc to nie jest tak, że macie, wiecie, tłustą jakąś tam taką tłustą powłokę na tych włosach, albo że one wyglądają nieobciążone. Nie, ten olej jest rewelacyjny. On przepięknie pachnie, on bardzo dobrze działa i teraz słuchajcie, ja właśnie jestem na etapie zamawiania takiego samego oleju, tylko że wiecie, w tej wersji travel i myślę, że tak samo domówię te perfumy i domówię też maskę w wersji travel i ten spray, bo to są rzeczy, które ja naprawdę, słuchajcie, używam religijnie. Ja nie chcę niczego innego, a naprawdę, naprawdę, naprawdę przetestowałam wiele różnych rzeczy, jeżeli chodzi o włosy, więc używałam bardzo fajnych, porządnych firm i uważam, że Gizu to jest jedna z lepszych firm, jeżeli chodzi o włosy, jakie do tej pory używałam. Także wow, 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 jeżeli chodzi o cały brand, słuchajcie, podsumowując, ja Gizu bardzo lubię, na pewno będę kupować i so far sprawdziły mi się wszystkie produkty, oprócz tego właśnie, oprócz tego primera. No ale to dlatego, że no tak jak widzicie, ja nie stylizuję włosów, ja jestem, że tak powiem, zawsze na dziko, te włosy zawsze sobie po prostu dędają. Także może dlatego mi się aż tak nie sprawdza. Aczkolwiek dam mu szansę, mam całe opakowanie do zużycia, więc why the hell not? Także słuchajcie, ja osobiście Wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie polecam Gizu. Jeżeli chcecie sobie kupić coś pięknego, czy szukacie jakiegoś fajnego prezentu, to ten olej będzie kiss chef, najlepszy na świecie. Także słuchajcie, ja Wam serdecznie polecam Gizu, you go for it girl. I dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, czy Wy używaliście w ogóle tych produktów z Gizu lub czy chcielibyście ich użyć. Ja wszystko podlinkuję na dole, aczkolwiek te produkty wydaje mi się, że na chwilę obecną są na wyłączność dostępne tylko w Sephorze w Polsce. Także to jest to, słuchajcie, to są moje wspaniałe zakupy z Gizu, ja kocham tą firmę. Kocham to wszystko, teraz mogę już powyrzucać te wszystkie opakowania, bo zrobiłam film. Bardzo mi zależało, żeby Wam pokazać stronę wizualną tych produktów też. I tak, i to by było wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo, że byliście ze mną i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!